a Marcel ma uszykowane również koszule dzisiaj, impreza, wigilia w szkole. Teraz chłopaki, znaczy dzisiaj chłopaki w ogóle mają wigilię. Masz Marcel coś? Nauki dzisiaj? W każdym razie mają imprezki, dzisiaj mają się elegancko ubrać, wszyscy już święta bardzo mocno są widoczne. Ja idę dzisiaj z Kasią na zakupy, mamy teraz już 10 godzinę, o 11 jesteśmy umówieni na zakupy, zobaczymy co kupimy. I teraz 10. Czekasz na mnie? Mam nadzieję, Marcel, że miłość mi nie zastrzeli, że wziąłem sobie tą lampę do pracy. Chcę ją przetestować. Jak coś to mu powiesz, że wziąłem sobie. A gdzie są te słuchawki? Słuchawki? W domu. I nie będę wydawać również na twoje zabawki, tak? Na wszystkie inne rzeczy. Nie. Bo Marcel mówi, żebym kupił sobie dom, w którym byłaby firma. I że teraz mogę oszczędzać. No to przez rok. No to przez rok będę oszczędzać. I nie będę ci nic kupować. Nie, ale 1000 zł wydasz na mnie. 1000 zł na ciebie, tak? Ale miesięcznie czy przez cały rok? Przez cały rok to okej. Okay. Przez jeden dzień. Witam cię w tym nowym pięknym dniu. Dzisiaj zupełnie jest inny dzień. Wczoraj byłem masakrycznie chory. Masakryczny wczoraj był dzień. Dzisiaj zupełnie jest inaczej. Dzisiaj po prostu aż chce mi się żyć. Troszkę mnie lekko kręgosłup boli, ale już jakiś chyba wirus po prostu przeszedł. Zupełnie po prostu inny dzień. Zupełnie inny. Aż się trzeba cieszyć. Tylko też brzydka pogoda, ale co tam. No i przywiozłem tu lampę. Zobacz, oświetliłem sobie, fajnie to wygląda. Zaraz zobaczymy na twarzy zaraz, jak to... No właśnie, bo tu chodzi o twarz. Oj, widzisz, i tak naprawdę to aparat... O, aparat powinien być włożony tutaj. Właśnie przed chwilą nagrałem 24-godzinny film. Jaka przyszłość czeka sklep Mazur Shop? Co będzie? Co będzie w przyszłości? Co planuję na początek 2018 roku? Bo tego nie mówiłem w ogóle we vlogach. Jakie będą zmiany? Będą koszulki typowo sklepu Mazur. Polska produkcja, najwyższa jakość. Niestety nie mogę powiedzieć, gdzie produkowane, bo tam szyją największe firmy polskie. Naprawdę. Największe, jakbym bardzo chętnie bym powiedział, jakie to są marki, bo byś po prostu... Znał je. Wszyscy znają te firmy. Niestety, ja nie mogę powiedzieć ze względów biznesowych, ale najlepsza jakość bawełny, te koszulki, które u mnie będą 60-70 zł mniej więcej, to są sprzedawane po 90-110 w innych sklepach markowych. Ta sama szwalnia, ta sama bawełna, wszystko to samo. Także postaram się, żeby była najwyższa jakość. Przyjechałem na zakupy i generalnie myślałem, że będzie o tej godzinie, czyli 12, mało osób. Mało. Ta czekolada to jest ze stewią, czyli nie ma dodatku cukru, ale jest słodka, powinna być słodka, ze stewią. A stewia to jest słodki. O, 13 zł, zobaczymy. Wziąłem sobie też taki baton sportowy, malina, spirulina, też ekologiczna żywność. A teraz coś na temat właśnie tutaj stewii, aspartamu. Aspartam jest często słodzony w różnych napojach. Jest to chemiczny zamiennik, tak jak tutaj, maltitol i ksylitol, ale on jest chyba troszeczkę, ale na pewno to, erytrylol. To są wszystko chemiczne zamienniki. O, albo tutaj na pewno też, ksylitol. Ksylitol też jest, uzyskany z drzewa brzozu. Naturalny zamiennik, to nie, to jest naturalny zamiennik. Ale stevia jest jakby takim najbardziej znanym zamiennikiem właśnie cukru. To są z liści stevii. Już bardzo słodkie jest. Tego nie, to jest aspartam, to raczej nie, bo to jest chemiczne. Ale to bym spróbował. Nie wiem, co się stało z tym samochodem, ale albo ma obciążenie duże, albo najprawdopodobniej jakiś resor padł. Tak przypuszczam. Zobacz, przy okazji tutaj jest miejsce, znaczy tu nie jest miejsce do parkowania. Tu jest przedszkole i po prostu rodzice nie parkują gdzieś tam obok. Tylko widzisz, że nawet tutaj parkują, gdzie popadnie i była zielona trawa ładnie, a teraz wszystko jest zniszczone. Nie akceptuję tego. I dwie duże torby wypełnione. Mam nadzieję, że dam radę udźwignąć to. I pełno słodyczy. To pewnie nie dla mnie. A tak w ogóle to zbliża się dla mnie najgorszy okres. No właśnie, czy lubię święta? Nie lubię z jednego powodu, że zawsze się obżerałem. W tym roku tak nie będę robić. A teraz zrobię sobie pierwszy raz w ekspresie dwie kawy. Zaraz zobaczymy, czy w ogóle mi to wyjdzie. Dwie kawy. Dobra, zaczyna się. Dwa razy cappuccino. I teraz... No i co? A druga? Zaraz będzie się robiła. No i co? No i lipa.
Co on zrobił? Tutaj jest śmietanka, chyba że ja coś źle zrobiłem. A tutaj samą kawę. Do bani. Teraz mi się to przeleje w ogóle. Co tu się stało? Podwójny cykl w toku? Co to oznacza? Zaraz będzie akcja. Co tu jest? Nie! O kurde, zaraz będzie akcja niezła. Nie, 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 nie! Nie! Muszę tak. Kurczę! Ja cię kręcę, co tu się stało? Co ja źle zrobiłem? Twoje napoje są gotowe. Ekstra. Zrobiłem drugi raz i zobacz. Już teraz normalnie. Nie wiem, czy wtedy popełniłem błąd, a teraz... Ledwo co się zmieściło. Wiesz co, być może rozwiązałem problem, bo tutaj kawa leci z dwóch. Jedna część pod spodem jest i drugie, dysze. A z mleka z tej strony nie leciała i może jest zapchana dysza. I dlatego był ten problem. I widzisz, wyjąłem tutaj to i te dysze i od razu widać, że ta jest zablokowana. Widzisz? I teraz leci z dwóch dziurek. O, i teraz bardzo ładnie pianka się ubiła. Teraz jest super. Transakcja zakończona i co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Otóż postanowiłem, że kupię różne produkty, ale to będzie już w przyszłym roku. Będzie fajny odcinek. Natomiast kupię koszulki z różnych sklepów, youtuberów. I coś sobie zobaczymy, porównamy. Też sam jestem ciekaw, jak teraz właśnie... Przede wszystkim, jak będzie produkt wyglądać, to po pierwsze. Ale po drugie, jestem ciekaw też... Jak będzie wyglądać po wielu praniach. A ty masz od kogo? Od dzieci? Przyszła babcia, Ewa. I co to? To jest do powieszenia, tak? Żeby nie było... Ja dostałem też kartkę jedną, to zaraz mi powiesimy. Tutaj też jest kartka. Mamy od Roberta. Tu jeszcze babcia przygotowała. Skąd masz to? Ale jak pachnie. To jest świeże. To jest świeżusieńkie. Też mi koleżanka dała i prosiła, żeby w domu część zestawiła mi, żebym... YouTuberowi Marcinowi. Tak, YouTuberowi. Ja w ogóle kupiłem tutaj świeczki. Znaczy lampki na choinkę. Muszę je zaraz zamontować. Cześć Bartek. Cześć. Chcę, żebyś spokojnie nagram cię teraz bardziej luźno, bo tak przyszedłeś oficjalnie do mnie, ale zadziak przygotowany jest. 10 pytań. Co chcesz zrobić? Powiedz mi. Chcę zrobić z panem wywiad. Z panem Marcin jestem. Z Marcinem. Wywiad odnośnie sukcesu na YouTube. Aha. Odnośnie dochodzenia, ile tej pracy trzeba włożyć w to, żeby kanał się rozwinął. I może też o granicach trochę prywatności, gdy się robi vloga z tylu różnych stron i się pokazuje to życie, czy gdzie jest ta nasza granica prywatności. Tym by był zainteresowany. I jesteś z Podpiotrkowa? Tak, i uważasz, że odniosłem sukces? Tak uważam. Tak uważasz? Dwa kanały ze srebrnym przyciskiem. Dobra, okej, ale jeden jest Miłosza. Tak. Okej, czyli chcesz mi zadać 10 pytań. Mhm. Łatwe to będą pytania, czy trudne? Trudne, nie banalne. Dobra, biorę to. Wierzę? No, biorę. To dziękuję. Dzięki. I układamy żaróweczki. Zaraz, może jak zgaszę, to będzie... O, widzisz. Teraz to jest bardziej widać klimatycznie, nie tak jak wcześniej. Czyli jeszcze raz włączymy. Za dużo światła było, więc muszę tutaj zmniejszyć ilość światła. O, żeby tylko tak delikatnie. A teraz słuchaj, dlaczego... Zobacz, z tej strony jest pełno tych dodatków, a tutaj jest po prostu pusto. I tak samo jest w sesjach. Jest pusto, bo jestem ja. No tak, to jest babcia Mazur. I tak samo jest z modelkami. To znaczy, może nie tak dokładnie z modelkami, że z jednej strony jest ładnie, a z tyłu brzydko. Nie, to nie jest tak. Ale jeżeli jest stylizacja dziewczyny, modelki, to zwraca się uwagę tutaj z przodu. Z tyłu to zależy, chyba że jest potrzeba. Ale jeżeli nie ma potrzeby z tyłu, to w ogóle nawet nieraz prawie są włosy niezrobione. Albo bardziej te włosy z tyłu się przerzuca tutaj, żeby było do przodu. Zgarnia się wszystko, żeby było z przodu. Tak samo jest z choinką. No i co? Jak? Może być? Jest super. Tylko to powinno być dużo wcześniej. I tak powinno być tutaj jeszcze troszeczkę więcej światła. Tutaj też coś powinno być. Ale jeszcze powinno co być? Muzyczka i śpiew. I powinien zaśpiewać jak siostry Godlewskie, który numer jest hitem w sieci. Pada śnieg. W ogóle pomyślałem sobie, bo jedną z tych sióstr mam wśród znajomych na Facebooku i może bym nagrał 24-godzinny film. No właśnie. A może samemu powinienem zaśpiewać piosenkę jakąś wigilijną, czyli kolędę wigilijną. Co ty na to? Hashtag Mazur kolęda, jeżeli jesteś za tym, żebym zaśpiewał kolędę. Czyli wtedy będzie kolęda w niedzielę. Puszczona.
Hashtag Mazur Kolęda i śpiewam. Od razu mówię ci, będzie ubaw niezły. Masakrycznie. Bo ja po prostu nie potrafię śpiewać. Twoje oko, a twoje oko. Bo tutaj są, i co, to będzie ciasteczko? Czekaj, podsypę, poczekaj, podsypę. W kogo? Loga, to jest taka legenda w Polsce. Tutaj. I ona tak strąca. I się chyba już żywała kto. I... Ciszymy. 3, 4.